Mordeczki z tej strony Marcin Games i dzisiaj sobie nagramy odcinek z Hero Zero. Wbiłem właśnie złoto trójeczkę na lajciku. Jutro odbieramy jakiś prezencik. Ale też była właśnie walka z elitarnymi i z bandą, no którą teraz właśnie sobie pooglądamy. W naszym składzie jest mało aktywnych, znaczy jest dużo aktywnych ludzi, ale widocznie tylko na walki się zgłosiło 4 Desi, XD, Ekonomistyka 69, ja i Jok 32. Sobie damy do mojego bohatera sądzę, bo tutaj to taki niski poziom. A tutaj nie wiem czy go w ogóle, chociaż nie powinienem go porobić. Damy sobie następnego bohatera. Robił mi 4000, to jest dosyć fajna liczba. Ale dziwne, bo pewnie on miał doradcę, albo się nie zgłosił i ma pół umiejętności. Czyli w sumie ich sam raz robiłem, tylko ten. No, on też ma pół umiejętności, ale. No co, no łatwo. Ale teraz koledzy z kursu narciarskiego. Już z nimi walczyliśmy, ale. Po prostu nam został majaki na wysokościach. I no. Dobry ziomal jest, tyle wam powiem. Bardzo dużo zadaje i bardzo dużo. No, nie pykło nam, no ale co. No co, no od razu kolejna walka przeciwko Stokowi. Dzisiaj jeszcze, nie może być dzisiaj, to jutro o godzinie. Myślę 16 gdzieś sobie ich zaatakujemy. Oczywiście, że przekażę na kasę klanową. Herokona, nie wiem jak nam idzie, ale jakoś pewnie leci. Oparcie o pyszek, może to będzie. To nie jest bit, bo ja tyle z energii bardzo dużo nie zużywam. A sobie zobaczymy wszystkie takie, co mam zrobić w ogóle. Aha, baterie, to pomogę wszystkim. I przejdziemy sobie może do czegoś z tego regionu. 36 powinienem go zrobić. Powinienem, ale to nie jest skazane, że wygram. Chociaż wygrałem, fajna sprawa na pewno. Od razu na kolejnego ziomeczka. Tu też może powinienem być wygrana. I tak samo się dzieje. I 9 level. Ojoj, tu będzie już na pewno ciężka jak nie porażka. Ale porażkujemy. No ale 2 levele nam się udało przejść. I jest git. Kuban, tylko z Kubanem nam się udało wygrać. Dajemy jakąś komisyjkę. Szybko jakoś, nie wiem, jakiś dziwny świat wybierzemy i Big Crumble, dobra, nie będzie to, bo to ma dużo energii. A ciekawe też, którzy jesteśmy w Herokona. Mi słabo idzie, ale i piszę też pod tym odcinkiem, czy mamy robić nową serię z PLU24, czy nie. Bo to jest bardzo ważne i chciałbym wiedzieć, co wy o tym myślicie. Herokona ma 45, jest to słaby wynik. No ale co, no ale szczerze, że jeszcze też mnie cały czas atakuje, no. Bywa i tak niestety wygrałem i przegrałem. Ale tutaj znaczy tylko sobie zaatakuję tego ziomeczka, żeby było tak chillowo na szybkości. On bije 478, a ja na dobrej intuicji mogłem go trzasnąć aż 1300 punktów, coś koło tego. Dobra, sobie przejdźmy tu. Bohaterze i ty będziesz moim przeciwnikiem, rywalem. No co, no wygrałem dlatego, że miał strasznie mało siły, też bił pewnie po jakieś 100, a więc to na pewno tą siłę też trzeba mieć trochę dobrą. No wolno mieć ją, no trzeba ją mieć jedną ze słabszych, ale też trzeba mieć ją trochę lepszą. Dobra, ziomek, to już jest skażony na śmierć. Tak możecie mieć to. Też jest bardzo źle, a my jeszcze parę waleczek i dojdziemy może do epickiego stroju. Ogólnie to szybko atakuje, ten ziomek też jest pozbawiony na porażkę. Ogólnie jestem bardzo nisko też w tym rankingu, bo nie grałem większość czasu, ale co ja robię? Nie grałem właśnie też większość czasu, no i no. Poszło jak poszło.
My od razu atakujemy. Dobra, niech będzie ty. Wow, pierwszy raz ktoś ma więcej ode mnie siły, więc to może być trudno, chociaż... Jednak wygraliśmy, ziomek używał jeszcze, był na wzmacniaczach, można powiedzieć. Mamy 4, pójdźmy jeszcze do sklepiku. Nowy towar i dupa, można powiedzieć, minus 3. Sprzedamy sobie, a sprawkujemy sobie coś jeszcze. Tylko co? Tylko co? A dobra, nie będzie, albo nie. Dobra, nie będzie to. I będzie to. Dobra, intuicja jest git. Jak dla mnie jest git, cieszę się z tego. Co tam na misji? Aha, 10 wybranych przedmiotów. 3 punkty umiejętności, to jest spoko sprawa. Jest spoko sprawa z tego na pewno. I od razu idziemy na inteligencję. Nie, intuicję, przepraszam was bardzo. No nic. No będziemy kończyć ten odcinek. Ja się będę z wami żegnał. Był to kanał Marcin Games, No i polecam zostawić też subskrypcję, łapeczki. Zapraszam też do klubu Marcin Games Team. Aktywny klub. Jestem sam na razie aktywny, no ale zawsze każdy gra, myślę. No i zostawcie subskrypcję na tym kanale, a ja się z wami żegnam. Elowina.